Cześć, zanurzmy się w głębiny oceanu i zobaczmy, które z tych przerażająco wyglądających zwierząt mogłyby zostać naszymi kumplami. Płyniemy do tropikalnych wód wyspy Nanuya Balawu, niedaleko Fidżi. Widzicie te ogromne stworzenia rozmiarów Volkswagena Garbusa? To manty. Mają długie, biczowate ogony i duże, spłaszczone ciała w kształcie rombu. Manty występują w dwóch gatunkach. Manta rafowa oraz manta olbrzymia. Należą do tej samej rodziny co rekiny, ale w przeciwieństwie do nich mają tylko małe zęby w żuchwie. Żywią się zooplanktonem, małymi rybami i skorupiami. Manty to zwierzęta społeczne i zachowują się trochę jak ludzie. Jeśli pozwolicie jednej z nich, żeby się zbliżyła, zacznie pływać naokoło i przyglądać się wam. Nie próbujcie ich jednak gonić, bo są doskonałymi pływakami. Ich nazwę tłumaczy się jako płaszcz lub koc. Spośród wszystkich stworzeń morskich mają największe mózgi w stosunku do wagi ciała. Potrafią rozpoznać swoje odbicie w lustrze. Po płaszczkach mamy wargacza azjatyckiego. Choć nie wygląda zbyt pięknie, jest jedną z najbardziej przyjacielskich ryb, na jakie natkniecie się w płytkich wodach Japonii, Chin i Korei. Zwierzęta te mają wypukłości na paszczach i głowach. Lubią się chować w morskich anemonach i zwykle boją się z nich wypływać. Osiągają do 100 cm długości. 30 lat temu jeden z przedstawicieli tego gatunku zaprzyjaźnił się z pewnym japońskim nurkiem. Mężczyzna znalazł ranną rybę i pomógł jej wyzdrowieć. Nurek był opiekunem podwodnej świątyni Shinto i teraz ryba przypływa do niego na dźwięk podwodnego dzwonu. Czas popływać z największymi rybami na świecie, rekinami wielorybimi. Co prawda to rekiny, ale zdecydowanie bliżej im do wielorybów. Mimo stosunkowo małych mózgów mogą żyć do 100 lat. Nie zwracają uwagi na ludzi, właściwie nie interesuje ich nic, czego nie mogą zjeść. W przeciwieństwie do innych gatunków rekina, te was nie ugryzą. Rekiny wielorybie są filtratorami. To oznacza, że owszem, mają niemal 3000 zębów, ale z nich nie korzystają. Mimo, że ich paszcze są ogromne, gardło ma średnicę raptem 5 złotówki. Następny na liście jest samogłów. Ta ryba nie ma ogona i wygląda, jakby została przecięta na pół. Ma za to wielkie płetwy, więc gdy zmierza w waszym kierunku, można odnieść wrażenie, że to rekin. Samogłów schodzi głęboko pod wodę, pozwalając innym rybom oczyścić skórę z pasożytów. Po zakończeniu tego procesu wypływa na powierzchnię wody i zażywa kąpieli słonecznych. Ma również wilczy apetyt. Gdy napotkacie jednego w wodzie, niewykluczone, że przypłynie bliżej, żeby wam się przyjrzeć. W przeciągu jednego dnia będziecie mogli go karmić z dłoni. Pora na zwierzę, które wygląda, jakby było wiecznie uśmiechnięte. Delfin butlonosy. To jedno z najbardziej społecznych stworzeń morskich na świecie. Przemieszcza się w stadach, uwielbia zabawę, polowania, wychowywanie młodych i pomaganie swojej społeczności. Delfiny są znakomitymi pływakami. Osiągają prędkość do 30 km na godzinę. Podpływają do powierzchni wody, by oddychać powietrzem przez otwory znajdujące się na głowie. Zwierzęta te świetnie się komunikują i przekazują sobie różne wiadomości. Przemieszczają się dzięki echolokacji i wykorzystują ją podczas polowania. Na widok ludzi stają się czasem przyjacielskie do tego stopnia, że nie zważają na otoczenie. To powoduje, że stają się łatwym celem dla drapieżników takich jak rekiny. Przechodzimy teraz do wybrzeży Pacyfiku, gdzie napotykamy pływacze szare. Skórę mają pokrytą pasożytami i innymi organizmami, co sprawia, że ich paszcze wyglądają jak szorstka skała. Dobrze jednak wcześniej wkupić się w ich łaski. Gdy poczują, że młode są w niebezpieczeństwie, potrafią zaatakować nawet większe łodzie czy statki. Generalnie jednak są przyjacielskie, zaś przepływający kajakarze zdają się nie robić na nich większego wrażenia. Zdarza się, że podpływają do człowieka, pozwalając mu się dotknąć. Jednak według przepisów powinniśmy zachować odpowiedni dystans. Jeśli zwierzę będzie chciało się zbliżyć, zrobi to. Gdy poczuje zagrożenie, zacznie być agresywne.
Pokażę wam teraz rybę, której głowa to narzędzie, głowomłota pospolitego. Ta niezwykłego kształtu czaszka pomaga im w polowaniach. Dzięki rozmieszczeniu oczu na skrajach młota, ich kąt widzenia wynosi 360 stopni. Nie widzą jednak tego, co znajduje się tuż przed nimi. Łby głowomłotów są jak wykrywacze metalu. Większość ich zdobyczy znajduje się w piasku na dnie morza. Delikatnie zanurzają w nim głowy i wyciągają wszystko, co w nim znajdą. Spotkacie je w umiarkowanych i tropikalnych wodach, zarówno bliżej wybrzeży, jak i w głębinach oceanów. Zazwyczaj poruszają się w stadach i nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Zdarzyło się kilka przypadków agresji, ale zanim przejdą do ataku, wysyłają mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, łatwo rozpoznawalnych dla nurków. Teraz pokażę wam coś mniejszego. Lwa morskiego. Z nimi trzeba uważać. Lubią się bawić, ale bywają też agresywne. Są aroganckie, bystre i ponad wszystko ciekawskie. Zwierzęta te nie potrafią oddychać pod wodą. Zanurzają się na głębokość niemal 300 metrów i wstrzymują oddech na długi czas. Nabierają powietrze nosem na powierzchni, a gdy się zanurzają, ich nozdrza szczelnie się zamykają. Kiedy zobaczą na brzegu ludzi, trzymają się od nich z daleka i czekają, aż odejdą. Dzikie lwy morskie nie należą do przyjacielskich, szczególnie gdy czują zagrożenie. Te, które pozwalają się do siebie zbliżyć, miały wcześniej kontakt z człowiekiem, gdy były trzymane w niewoli. Następna jest białucha arktyczna. Białuchy są białe i mają duże głowy. Należą do najbardziej społecznych oraz najgłośniejszych zwierząt na świecie. Ich skierowane ku górze kąciki paszcze sprawiają wrażenie, jakby się uśmiechały. Tuż po narodzeniu zwierzęta są ciemnoszare. Później w ciągu 8 lat stają się białe. Mogą zmieniać kształt swojej głowy, napełniając powietrzem okolice zatok. Białuchy uwielbiają ludzi. Jak tylko się z nimi zaprzyjaźnią, nie odstępują ich na krok. Choć są dzikimi zwierzętami, stają się zbyt ufne wobec człowieka. Biolodzy morscy zalecają trzymanie się od nich z daleka dla ich własnego bezpieczeństwa. Słyszeliście kiedyś o krowach morskich? Ich prawdziwa nazwa to manaty. Niektóre spotkacie w rzekach, zaś inne w oceanach. Choć są niemałych rozmiarów, zazwyczaj pozostają w płytkich, przybrzeżnych obszarach, gdzie podgryzają wodorosty, liście i algi. Manaty wynurzają się co około 4 minuty, żeby zaczerpnąć powietrza, ale potrafią je wstrzymać na znacznie dłużej. Są powolne. Choć nie mogą się intelektualnie równać z delfinami, rozróżniają kolory. Te uprzejme olbrzymy lubią przypływać do ludzi, żeby zwrócić na siebie uwagę. Następne w kolejce są długoszpary, drugie największe na świecie rekiny. Mają naprawdę imponujące paszcze. Potrafią je otworzyć na szerokość ponad 1 metra. Zwierzęta te wyglądają dość groźnie, jednak pomimo swoich rozmiarów nie stanowią zagrożenia dla człowieka i pływają razem z nim. Są bardzo społeczne i mogą tworzyć ławice do 100 osobników. Przebywają zazwyczaj blisko powierzchni wody, filtrując plankton. One również mają mnóstwo zębów, z których nie korzystają. Wiecie, jakie stworzenie potrafi głośno śpiewać przez 30 minut? To humbug. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego wydaje te niskie dźwięki i zawodzenia. Może w ten sposób komunikują się z innymi członkami stada albo wabią partnerów. Zobaczycie je w pobliżu wybrzeży, gdy żerują na maleńkich organizmach. Przemieszczają się z pomocą swoich ogromnych płetw. Humbaki nie są tak przyjacielskie jak pływacze szare. Zachowują dużą dozę ostrożności. Za to można je śmiało nazwać bohaterami oceanów. Starają się bronić innych zwierząt przed orkami. Eksperci uważają, że są zdolne do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zdarzył się przypadek, w którym jeden z humbaków obronił biologa morskiego przed atakiem rekina tygrysiego. Spróbujmy teraz dostrzec mistrza kamuflażu, czyli ośmiornicę z gatunku Octopus briareus. Mają zmieniające kolor komórki, które pozwalają im wtopić się w piasek i skały na dnie oceanu. Są jednak samotnikami. Preferują swoje własne towarzystwo. Stworzenia te są bardzo małe. Osiągają długość do 13 cm, a wraz z ramionami mają rozmiar stopy dorosłego człowieka. Jeśli zanadto się do nich zbliżycie, prawdopodobnie zmienią barwę na błękitną jako sygnał ostrzegawczy. To znak, że czują się zagrożone. Choć są przyjacielskie, powinniśmy zachować dystans i nie denerwować ich.
Dziwaczne stworzenie, które przemieszcza się po dnie w mrocznych głębinach oceanu, to Scotoplantes globosa albo świnia morska. Swoją nazwę zawdzięcza różowawej barwie ciała, mieści się na dłoni dorosłego człowieka. Stworzenie to nie pływa, tylko chodzi po morskim dnie. Ma 5 lub 7 par odnóży wyglądających jak rurki. Wokół paszczy ma macki, którymi szuka w mule przekąski w postaci osadów. Mniam. Są niemal bezbronne, ale przed atakami innych morskich stworzeń broni je pokryta trucizną skóra. Jeśli napotkacie jedną, będzie dosyć przyjacielska, ale jeśli zechcecie ją przygarnąć, będziecie potrzebowali bardzo głębokiego zbiornika z wodą. Skoro jesteśmy w temacie oślizgłych stworzeń morskich, zatrzymajmy się przy żebropławach. Te przyjacielskie zwierzęta lubią pluskać się w pobliżu wybrzeży podczas ciepłych letnich wieczorów. Występują w 2 gatunkach. Jeden ma 2 macki, a drugi nie ma ich wcale. Najlepiej zobaczyć je nocą, ponieważ świecą w ciemnościach, oświetlając wodę. Jednym z gatunków jest żebropław groszkówka. Na piasku wygląda jak przezroczysty kawałek galaretki i mieści się na łyżeczce. W przeciwieństwie do meduz, żebropławy nie parzą, ponieważ nie mają komórek parzących. Możecie z nimi spokojnie popływać. Szkaradnica. Szkaradnica nie ma żadnych szans na wygraną w konkursie piękności. Może co najwyżej zdobyć tytuł przyjemniaczka roku. Jej maleńkie, mętne oczka i szorstka skóra idealnie wtapiają się w skaliste otoczenie. Wielka głowa, jeszcze większa paszcza i kryjówka na tle. Tak, kamieni. Nawet na plaży nie jesteście bezpieczni. Szkaradnica może przetrwać 24 godziny poza wodą. Nadepnięcie na nią, czy choćby dotknięcie jej, to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Kolce na płetwach grzbietowych ryby zawierają silny jad. Po nadepnięciu jest wstrzykiwany pod skórę i może doprowadzić do paraliżu, a nawet zawału serca. W takiej sytuacji potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Nic dziwnego, że to jedno z najniebezpieczniejszych stworzeń w wodzie, jak i na lądzie. Uważajcie, jak będziecie przechadzać się po kamienistym dnie. Te rybki uwielbiają bawić się w chowanego. Wężorowate. Nagroda dla najpaskudniejszego stworzenia z pewnością powędrowałaby do przedstawiciela tej rodziny. Ryba ma oślizgłą, pozbawioną łusek skórę, ogromne zębiska i pysk, który podoba się pewnie tylko jej mamie. Nie warto zadzierać z taką maszkarą. Stwór pływa na głębokości od około 210 do ponad 1800 metrów. Jest tam ciemno i zimno. Podobnie jak inne stwory z mojej listy, przedstawiciele wężorowatych wykorzystują świecące w ciemnościach części ciała do łapania ofiar. W tym celu posługują się również zwisającym ze szczęk wyrostkiem zakończonym małym czerwonym światełkiem. Ryby często mylą je z potencjalną zdobyczą i przez to trafiają prosto do paszczy drapieżcy. Trzeba przyznać, że to bardzo sprytne. Anoplogaster. Rów Mariański to podwodna szczelina o głębokości ponad 10,5 tysiąca metrów. To prawie 11 kilometrów. Wyobraźcie to sobie. Naukowcy wiedzą o jego istnieniu, ale mimo to jest to jeden z najmniej zbadanych obszarów na Ziemi. To także największa oceaniczna głębia. I choć wiele z żyjących tam stworzeń jest nam jeszcze nieznanych, to naukowcy mieli już wątpliwą przyjemność spotkać przedstawiciela rodzaju Anoplogaster. Ryba słusznie znalazła się na liście najpaskudniejszych morskich stworów. Tylko na nią spójrzcie. Jest mięsożerna i żywi się wszystkim, co tylko wpadnie w jej ostre zębiska. Poszukiwania ofiar ułatwiają jej tak zwane chemoreceptory kontaktowe. Drapieżnik wyczuwa substancje chemiczne pozostawione przez inne żywe istoty. Wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do innych ryb głębinowych, w jej organizmie nie ma specjalnych komórek wytwarzających światło. Tam, gdzie żyje, panują egipskie ciemności, dlatego nic dziwnego, że pożera wszystko, co stanie na jej drodze. Choć Anoplogaster wygląda przerażająco, nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Rybka mierzy około 18 cm. Nie zmienia to faktu, że wolałbym się na nią nie natknąć podczas relaksującej kąpieli w oceanie. Dunkleosteus. O dziwo, ta prehistoryczna ryba, znana jako morski tyranozaur, nie miała zębów. Z paszczy wyrastały jej kostne płyty, dzięki którym mogła poszczycić się najsilniejszym zgryzem spośród wszystkich potworów o podobnych rozmiarach. Rekin chochlik.
Jeśli wydawało wam się, że rekiny z filmów są przerażające, to na widok tego potwora w ogóle odechce wam się nurkować w oceanicznych głębinach. Na szczęście ryba mieszka na głębokości ponad 900 metrów, więc raczej nigdy nie zobaczycie jej na żywo. Mitsukurina wygląda jak krzyżówka rekina ze stworem z najgorszych koszmarów. Ma charakterystyczny, wystający pysk, zbliżony kształtem do miecza, a do pary wysuwaną szczękę. W przeciwieństwie do innych rekinów, które są zazwyczaj szare, ten paskudnik jest obrzydliwie różowy. Ale poza tym, że wygląda upiornie, to czy naukowcy wiedzą coś więcej na jego temat? Nie za bardzo. Jedynie to, że osiąga do 5 metrów długości. Wygląda na to, że czeka nas jeszcze sporo do odkrycia, o ile w ogóle się na to odważymy. A tak na marginesie, to czy wiecie, że rekiny nie śpią? Wiele z gatunków musi nieustannie się poruszać, by przepuszczać wodę przez skrzela i pobierać tlen. Rekiny nie mogą więc zapadać w głęboki sen, tak jak my, i w czasie odpoczynku pozostają w półśnie. A oprócz tego nie zamykają nawet oczu. Rekin foremkowy. To dopiero koszmarna kreatura. Jego dolną szczękę zdobią wielkie i ostre zębiska. Te w górnej są dużo mniejsze. Stwór pożera wypadające zęby, aby utrzymać odpowiedni poziom wapnia. Cwane jak na rekina. Płaszczak. Badanie tego stwora jest jak podróż do okresów prehistorycznych. Wszystko dlatego, że zdaniem naukowców ten przypominający węgorza rekin nie zmienił się zbytnio od czasów, gdy jego najstarsi przodkowie przemierzali morskie głębiny. Dlatego często określa się go jako żywą skamieniałość. W pysku rekina znajduje się 25 rzędów ostrych, wygiętych do wewnątrz zębów. Łącznie jest ich 300. Ich specyfika pozwala drapieżcy mocno chwytać ofiary, uniemożliwiając im ucieczkę. Tak przynajmniej wynika z pierwszych badań na temat rekina przeprowadzonych w 1884 roku i opublikowanych na łamach Bulletin of the Essex Institute. Na szczęście dla wszystkich pływaków płaszczak żyje na głębokości od 120 do prawie 1300 metrów, więc raczej nie ma szans, by go spotkać. Raczej. To dopiero musi być koszmar dentystów. Skaber amerykański. Spójrzcie tylko na tego słodziaka. To zdecydowanie nie jest stworzonko, które chcielibyśmy spotkać w morzu. Ta maszkara chowa się w piasku. Wystaje z niego tylko paszcza, która czeka na ofiarę. Rekin Wobegong. Kolejny rekin dywanowy na naszej liście. Stwór zalega na oceanicznym dnie, cierpliwie czekając na swoją ofiarę. Calorhynchus mili, zwana także australijskim rekinem widmo. Ta kostno-szkieletowa ryba nie ma jednak nic wspólnego z rekinem. Ją też określa się mianem żywej skamieniałości. Stworzenie nie zmieniło się od 400 milionów lat. Wierzcie lub nie, ale rekiny i ludzie mają wspólnego przodka, który żył około 440 milionów lat temu. I choć każde z nas ewoluowało na swój sposób, do dziś można znaleźć ślady tego pokrewieństwa. Na przykład Calorhynchus mili pod względem genetycznym bardzo przypomina człowieka. Liopleurodon. Na liście najbardziej przerażających stworów nie mogło zabraknąć strasznego, prehistorycznego liopleurodona. Ten mięsożerny morski gad żył w Keloweju, najmłodszym wieku środkowej jury. Osiągał prawie 3 metry długości. Naukowcy twierdzą, że gad mógł przetrwać w głębokich oceanicznych rowach dzięki zdolności do pokonywania dużych odległości i czterem przypominającym wiosła kończynom. Choć prawdopodobnie nie umiał rozpędzić się za zdobyczą jak inne morskie stwory, to i tak potrafił przyspieszyć i przeprowadzić brutalny i bezwzględny atak. Do wywęszenia ofiary wykorzystywał swój długi pysk, co zdaniem naukowców pozwala przypuszczać, że podczas polowań nie kierował się jedynie tym, co widział. Oznacza to, że liopleurodon mógł żyć w ciemnym rowie mariańskim. Prehistoryczny gad wyginął około 150 milionów lat temu w wyniku rywalizacji o pożywienie z innymi morskimi gadami. I całe szczęście, możemy odetchnąć z ulgą. Zważywszy na fakt, że naukowcy zbadali zaledwie 5% oceanicznego dna, a i tak odnaleźli mnóstwo paskudnych kreatur, to aż strach pomyśleć, jakie jeszcze inne przerażające stwory czyhają na nas w morskich głębinach. A może lepiej zostawić je w spokoju? Jak uważacie? Rekin wielkogębowy. Pomimo przerażającej paszczy, to przyjaźnie nastawiony do człowieka przedstawiciel filtratorów. Podobnie jak długoszpar, ten osobnik też pływa z otwartą paszczą. Można pomyśleć, że cały dzień spędził na Twitterze. Połykacz. Ten głębinowy węgorz ma rozciągliwy brzuch, który pozwala mu jednym monstrualnym kłapnięciem pyska
połknąć ofiarę dwa razy większą od siebie. Ryba ma bardzo nietypową szczękę i osiąga od 60 do 90 cm długości. Widzicie tę wielką kłodę w wodzie? Czy to jakaś część zatopionego statku? Być może znajdują się tam skarby, złoto i diamenty. Jestem bogaty! Podchodzicie bliżej i okazuje się, że to coś pływa. To nie rekin ani delfin, to krokodyl różańcowy. Ale bez paniki, jeśli kiedykolwiek spotkacie tego potwora w morzu, raczej mało prawdopodobne, że uzna was za posiłek. Krokodyl różańcowy ma w gardle specjalną zastawkę, która pozwala mu utrzymać się na powierzchni wody, ale to wcale nie znaczy, że nie może ugryźć. Zwykle spotkać go można, gdy zmierza na pobliską wyspę, a najszybszym sposobem, aby tam dotrzeć, jest surfowanie. No, przecież nie popłynie tam promem. Krokodyle można obserwować z daleka, ale nie podchodźcie za blisko brzegu, ponieważ te drapieżniki lubią zasadzać się na ofiarę w płytkich wodach. Gdybym miał wybrać moment na spotkanie z żarłaczem białym, to chciałbym go zobaczyć pływając z krokodylami. Rekin prędzej niż na mnie połasi się na wielkiego jaszczura.